Cześć wszystkim, witam was w 12 odcinku z Bandits Phoenix Rising. Ostatnio przeszliśmy bardzo, bardzo, bardzo ciężką misją. Nie wiem jak to się udało, jakoś po prostu to poszło i tyle. A dzisiaj ma być podobno w ogóle jeszcze dłuższa misja, więc fajnie jakby nie była jakoś dużo cięższa, ale no, patrząc na wszystkie poprzednie misje w tej grze, im dłuższa misja, tym jest w sumie ciężej. Więc ja sobie życzę powodzenia i chyba lecimy z tematem. Narodziny Feniksa. To jest któraś tam z kolei misja. Kolejna, nie wiem nawet już jaka. Udało ci się zdobyć wszystkie części Feniksa. Niedługo zacznie się ich montaż w podziemnej bazie krzyżowców. Miej oczy szeroko otwarte. Punkt startowy, trasa handlowa, podziemny garaż. To jest znowu coś z eskortą czegoś? Nie wiem. Przekonajmy się, rozpoczynając. I to jest już na dzień dobry ta misja powalona na swój odcinek. Oby nie. Ostatnio była powalona. Ja już nie chcę powalonych misji nigdy więcej. Ja chcę, żeby już tak pod koniec był luz zupełnie najlepiej. To, co najcięższe ta gra miała do zaoferowania, to już było. Najlepiej. I teraz już przed końcem, tak żeby już się wyluzować bardziej i koniec i łatwo. No dobra, ten opis już był kiedyś wcześniej. Tak mi się wydaje, że będę to montował, dlatego może nie będę nic mówił? Zaraz się okaże, że przejdę to za pierwszym razem, więc ta cisza będzie niezręczna bardzo. O. Fajny klimacik, już nie zimowy. A tymczasem zima się u nas zaraz zacznie. Bardzo dużo samochodów ekskortowych i widzę już swojego ogra. Jak na mapie są dla nikogo i po nic. No? Tylko mały rybek bez... The last part of the Phoenix is ours, and soon we'll begin assembling the pieces. Even though everything is very exciting now, we must stay focused and remain on guard. We know that the Phalanx guards are more than eager to destroy the Phoenix in order to hinder us from entering Jericho City, but we can also expect resistance from the surviving enclaves. Take the convoy with the parts to the underground. Czy trzeba eskortować? Nie, no mapy te fajne są nawet. All men stand guard. We don't know what might be coming our way now that we possess. Mniej więcej pokazują, czego się spodziewać. To jest no spoko, są całkiem sądzę. Coś jeszcze ciekawego? No tak, no przed misją. Barety. Wydaje mi się trochę głośna muzyka. Ale o Boże, strzeliłem prosto w swojego. Bo chciałem przetestować strzelania. Ej, co jest? To nie jest koniec misji, nie? Czemu tak od razu się odpali jakaś scenka? Czy ja odkryłem jakiegoś dziwnego buga w tej grze, który... po wykonaniu od razu koniec misji? Nie, to raczej niemożliwe. Ale też dziwne, że tak od razu cutscenka znowu. No i se poszły, generalnie. No to co teraz robimy, chłopy? I baby? Zwiedzamy, zwiedzanko? Chyba, że nas też wpuszczą może, o! Tam są jacyś wrogowie. Widzę, że... nasz już gość jeden jest... wysterowany w... z ich stroną. O rany, nie, to te chłopy. Te X-y głupia. Jakie 150 wód? 150? 150 mieć lat to nie grzech. Czy ja dobrze rozumiem, że ja tu muszę rozwalić 150 ludzi? Przeciwników? I będzie wtedy zaliczona misja? Nie. Nie wierzę. A nawet nie wiadomo, czy będzie zaliczona już. Może się okaże, że później dopiero będzie zaliczona. Jak jeszcze trzeba będzie coś zrobić po zniszczeniu wszystkich 150? Będzie jakieś skipowanie poziomu, jak przecież ludzie jak wodów w tym nie... Nie no. Muszę to pokazać kiedyś. Ale w grudniu jeszcze? Nie wiem. Chyba specjalną amunicję sobie zyskujemy. Elegancko. Co jakiś czas coś tam mnie trafia, ale to tak nie aż tak duży problem tak naprawdę. Większy problem
To tutaj chyba, żeby mi nie rozwalili moich podopiecznych. No bo wtedy będzie lipa totalna. A jak tu co chwilę to apteczkę dostaję, no to come on. Nie ma co się nawet bać chyba. O ile będę tak dostawał w sumie cały czas tą apteczkę z tych przeciwników, no. No średnio z około... O Jezus Maria. To jest przeciwnik? Średnio są około paru wyskakuje. Kurde. Chciałem być trochę przed swoimi, żeby ich ochronić. A oni kurde jadą za mną, nie? Trochę nie do końca to, co w sumie chciałem. Nie taki był plan. Raczej chciałem przetankować, nie? A oni cisną ze mną. To cała wielka pomoc. Nie no, jak mi zarobią mojego, to lipa totalna. Ale pięknie trafiłem. Nice work, Rudolf. Dobra, jeden tam z tyłu w sumie jest spoko, bo snajpi. Więc do niego mało kto strzela. Bo jest z tyłu, ale o tą laskę się martwię, no co ona odwala, nie? Co ona po prostu odwala? Idzie sobie do przodu i się nie martwi niczym zupełnie. Kurde, fajnie jakby to był taki system. O Boże. Że na przykład ja zbieram apteczkę i daję obronę wszystkim z mojej drużyny. To by było naprawdę coś. To by było naprawdę spoko. Oj. 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 Oj, oj, oj. Dobra, nie rozwala się tak przy mnie. Jakaś apteczka może gdzieś? Jakaś? O, widzę. Nie zabieraj mi jej. Ja tu tankuję. Ja tu muszę mieć priorytet zbierania apteczek. Łatwo. Wow, jak go wywaliło. Nie, no to jest przesada konkretna, nie? Jak mi zginą gdzieś w połowie, to przerąbaństwo będzie. Szkoda, że nie dałoby się jakoś spowodować, żeby tutaj ci nasi podopieczni może w ogóle schowali się gdzieś i w ogóle nigdzie nie wychodzili. To by było dobra. No bo skąd ten gość wypadnie? Stąd, dobra. Lucy, how's the Phoenix Assembly coming along? A, jest wróg, wróg. Tutaj dwóch wrogów jest. Okej, dobra. Muszą się pospieszyć. No to niech się śpieszą. Bo zaraz przez ranko będzie. Wcale się o siebie nie boję. Bo tu co chwilę apteczkę dostaję, to nie jest problem. Akurat. Dobra, ale spoko jest to, że ja cały czas farmię w sumie tą lepszą amunicję. Więc to mogę tak strzelać nawet. I łatwo. O, pancerzyk. Nawet dwa razy. Oj. O ile zbiorę. Czasami ciężko dojechać. No i swojego tak troszeczkę strzeliłem, no. Kurde pieczone. A moja wina? W ogóle tutaj jest tylko ten chłop. A gdzie się pojawia laska? Ona sobie gdzieś poszła chyba. A może zdechła? Kto wie właściwie? O, kolejny wróg. Ty pierniczaj gościu, ty tu w ogóle nie nadajesz się, żeby tu chodzić. Ale rakieta ma niezłą, to trzeba przyznać. Potężna rakieta. Oj, oj, oj. Oj, rozwaliło nam chłopa. No to już sam zostałem. Sam na placu boju. I zaczyna tracić dużo zdrowia. Interesujące. A pancerzyk trochę wypada.
Ale nie za dużo. Niefortunnie. No dobra, to zależy od szczęścia. O, jest tam jakiś przyjaciel sobie w tle daleko. Ciekawe. Kurde, co z tymi rakietami, ja cię kręcę. Ojejejej. No kurna, gościu, spokojnie z tymi rakietami, chłopie. Dawaj się mnie broń. O Boże, 70 pancerza. Zezdechnę. Dobra, ja się muszę wycofać, koledzy i koleżanki. Nie no, ja cię kręcę, ja tam wracam chyba, nie? Walić ich. Ja będę z daleka. Z daleka będę strzelał. O rany, czemu ja tak muszę to pancerz tak pojedynczo sobie zbierać? Jelo. Mi się tak nie podoba. No halo, halo, halo. Oni sobie tak odnawiają ten pancerz i wracają z powrotem, a ja co? A jeszcze kurna 100 tych chłopów do załatwienia. Dobra, myślę, że chyba trzeba będzie powtarzać to, kurna. Ale trzeba wymyśleć jakieś miejsce dobre, nie? Jezu. O. Trzeba wymyśleć jakieś miejsce, w którym jesteś w miarę bezpieczny. I w którym, z którego będziesz mógł dużo strzelać. Przeciwnicy nie będą mogli do ciebie strzelać. I tak dalej, i tak dalej. Kurde pieczone, kurde pieczonka. I trzeba śledzić, ała. Właśnie pancerz. Żeby wypadał pancerz po prostu z tych typów, nie? I go zbierać jak najszybciej. O Jezu. Więcej pancerza, dobra. Nie przystawaj. Rety, ale tu jest tyle dziur, że tu już się wchodzić nie da, chłopy. Dajcie spokój. Ale dobra, pancerzyk powoli wraca na normalny poziom. Aha. O, po prostu zmienię miejsce se. I tak będzie najlepiej. Zmiana miejsca równa się więcej przestrzeni publicznej. Płaskiej. O, dziękuję za pancerzor. I tu już pancerza nie ma. Niestety. Jest nich po coś tam. Dobra, ja się będę trzymał z daleka. No, tutaj nawet jak giną nasi, to i tak się odradzają, więc kurna... Naprawdę mogę praktycznie pozwolić, żeby sami tutaj walczyli, nie? Tak wracają co jakiś czas. Dobra, spierniczajcie z tymi X-ami, chłopy. O, i rakieterzy znowu, którzy rozwalają teren. To jest najgorsze w nich, nie? Spierniczaj, chłopie. I kolejny pancerzyk. I 300 już. Nice. Śmieszna misja. Taki deathmatch. O Jezu. Załatwiony. I załatwiony. Ktoś może coś zostawią? Apteczkę? Czy nic z tego? Au. Kurde no. Samo na powazajki. 75 jeszcze. No dobra. Okej, poczytaj. Powoli jest problem, bo połowa pancerza zjechana, a tu już ponad 100. Jezu, jakby sprzymierzeniec nie mógł umrzeć, to by ta misja była niewykonalna. Zdraka w tej grze się nie opłaca, totalnie wrąbuj się. Nie! Niech najpierw oni powalczą, żebym ja odzyskał pancerz. Sprawdź, czy da się totalnie uciec, skoro sprzymierzeńcy mogą sobie umierać ciągle przy ozonowi. Jak dobrze, że mu za się odbugowała. Zbugowana była? Nawet nie założyłem. Dobrze, odjedźmy sobie w ogóle daleko. Zobaczmy co się stanie. Ale co, zlagowała się gra, to się stało. Nie no, bez sensu, nie? A jest gdzieś tu z daleka. Dobra, to jest tu stoję, jalo. Mniej więcej, a może tam gdzieś pojadę? Nikt nam nie zabrania tutaj sobie jechać w różne miejsca, nie? O, może tu sobie w ogóle stanę, elegancko.
i będę snajpił. To jest tak bez sensu, że to jest bez sensu. Ale jednocześnie ciekawy pomysł to. Kurde, już tu wróg jest. Ej, no nie, potraciłem trochę za dużo pancerza jednak. Trzeba pozbierać. Oj. Wypierniczaj. Czy tu coś jest, jakiś pancerz dla mnie? Nie? Oj, oj, oj. To jest niedobrze. 147. O kurna, to było dwóch chłopów. O, oh, man. Weźcie mnie pobrońcie chwilę. O, oh, man. Musicie mnie, chłopie, trochę pobronić przez chwilę, bo ja pancerza znowu nie mam. Jak go zgooglałem, to się nie martwiłeś. Dobra, czy z chłopa wypadła może pancerz? Kurna, nie wypadł. Niedobrze, czekam dalej. Tam już jacyś nadchodzą znowu. To niech nadchodzą. Tobie. Ale sobie postrzelam z daleka, elegancko. Kurde, jakby dało się wycofywać i strzelać, nie? Aha. Coś jest nie tak. Dobrze. To jest ciekawa misja bardzo. Zarabię swojego, że ja postrzelam niechcący. Nie no, no ale naprawdę, no z 60 pancerza to ja mogę se nic. Nie? Ja muszę tutaj trochę z daleka... O ciu, no chyba cię posrało. A gdzie mój pancerz z wrogów? Jakikolwiek? Wód? O, ja cię kręcę. Nic nie, nie powypadało z nich. Aj, aj, aj. Wyklęty nie daje w ogóle pancerza. No bo to z gredy są. Zabuwane w sobie. A może ja muszę kogoś załatwić, żeby mi dał coś? Wypadł pancerz? Jest kolejny wróg gdzieś tam. No nie, nie, no nie widzę pancerza. No nie. To ja się wycofuję znowu. Trzeba tak podejść, bo normalnie ja już nie wygram tej misji, jeżeli się wpierdzielę w nich tam. Trzeba poczekać, aż trochę jakiegoś pancerz coś może dostanę. O? O kurna. Próba mnie snajpić. Czy ja dobrze widzę? Nie, no co ty? Nie za dobrze. Dobra tam, special ammo. Coś ja tam trafiam? O, jeszcze tylko 59 chłopa. Czy dostałem z nich pancerz? No kurna ty. Lucy, speak to me. How far through are you? I'd say we're about halfway there. We're just about to assemble the third piece with the first two. Ja normalnie nie wiem, nie? No jakby kurna przestali dawać pancerz jakikolwiek, ale ja się boję tam podjeżdżać bliżej, nie? Bo to zaraz mnie zniszczą taką. Na pstryknięcie palcem. To niemożliwe, zabili mnie. Wróg czy przyjaciel? Dopiero teraz zauważyłeś, że ten typ, co nim grasz, mówi, będzie dobrze. Ciekawostka, z nawiązania. Jeszcze 53 chłopa. No przepraszam, że tak nudno, no, ale zrąbałem się z pancerzem. Więc, no... Nie chcę ryzykować już bardziej, dłużej. Chyba, że z tego poleciał pancerz? No szkuźwa, nie? Nie ma. Nie dla psa, nie dla mnie. Oj? Żeby porozwalali moich wszystkich ziomków? O mój Boże. Jeżeli teraz nie polecę i pancerz nie spróbuje... O, ciul. Jakie jaja. Ciężka misja w sumie. Ale to trzeba się skąpić gdzieś. Że ty przyuważyłeś, że zieloni dają apteczki, tylko przeciwnicy. Kurde, słabe to miejsce do kąpienia się chyba.
Ale czemu on we mnie strzela w ogóle cały czas tylko? To jeszcze 50 chłopów, no 2 trzecie dopiero. A ja mam 0 pancerza. O tak, jedzcy gdzieś tam za nią, no. A ja tak tylko postrzelam, pomogę. Ja cię kręcę. Pancerz jakiś? Im tak zależy, żebym ja im pomógł. Ale mi już nie pomogło, nie zrzucą pancerza, coś do pomocy, nie, po co? Gdzie jest ten przeciwnik? Bardzo się boję. O ja pierd... Ała? No bez jaj. Wziął i mnie załamał. Od pewnej chwili w ogóle zero pancerza dostaje, co jest? Spróbujemy snajperkę? Wcześniej na poprzednim misji snajperka nie miała sensu żadnego, bo nie było jak pokonać tych wież strażniczych, ale teraz nie ma wież strażniczych, tylko są przeciwnicy. Tutaj ich nie ma, więc mogę sobie stąd tutaj elegancko strzelać, gdzie mi się podoba. Prawda? 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 Wód? Ale to snajpera coś robi? No, aha. Wód? Nie czaję tego, nie? A, teraz dopiero niby trafiłem. No kurde, panie, gdzie są wrogowie, wód? Nie chcę zmieniać tego miejsca, dobrze mi się tu kampi. No wierzę teraz prosto w paszczę lwa praktycznie. I co? W związku z tym... Ty, a gdzie ja jestem? Ja pierdzielę, to jest potrójna apteczka dromowa. Ale jaja. Tu na górze. Tak po prostu. O, są wrogowie. Ale ja nie jestem w dobrym miejscu do kampienia. No nie, no nie, no ja pierdzielę, w ogóle do dupy ta gra jest, no normalnie. Nagle się kurna, nie, no to jest do po prostu do niczego. Czemu się nie pojawiali wcześniej te frajery? Tak się nie da grać. Każdy niemieckim śpiewem, czekam tu na ciebie, chyba oszaleję. No ja pierdzielę. No, zrąbana ta gra jest, nie? Dobra, to jest apteczka, to sobie pojadę po nią. Co tu się dzieje właściwie? Wód? Otworzyła się brama nagle. Czemu oni tam strzelają? Halo? Halo, jo, strzelają. Zaraz zdechnę, przez to, że cutscenka jest. A i teraz się zam... Wód. Nie no, wód. Co jest grane? Zarąbią mnie, jest, już po mnie jest, praktycznie. Gra jest jakaś tak zbugowana. Co jest z tym? Co to jest za pojazd? Co to kurna jest? Wód? Wód? Gdzie ja tu jestem? Co to za DeLorean w ogóle? Spierdzielam stąd. To są nieboże miejsca, ale ja już zdechnę. Ja nie mogę, to co jest grane, nie? Zdechnę. Po mnie jest. Tam jest przeciwnik tuż obok mnie. Wód! Wód? Co jest? Czemu miałem ghosta jakiegoś? Wód? No nie, no ale dobra, no snajpera widać, kurna, nie zadziała. Się po prostu nie chcą pojawić. Jabłko jest jak magiczna podróż, nad jabłcznie grzybowe lejowe.
i w końcu znaleziony papierowy skarb. Agatka wiedzie gości w tę bajkową krainę, tak. Myślę, że Bram zgniatał wrogów. To nie jest tak proste. I zresztą cały czas się kascenka była odpalała. I może jednak coś jeszcze z tego będzie, no kto wie. Tak, niech te wszystkie rekty w mnie kurna trafią, no pewnie. Może ta misja odpala nowych wrogów dopiero. Jak kurna, może jestem trochę dalej. Ja cię kręcę. O ja pierdzielę, ja pierdzielę, ja pierdzielę, ja pierdzielę. No halo, nie uciekaj mi. No jest oni będący mnie, więc oni nawet mnie nie widzą i we mnie strzelają, kurna mać, nie? Tum, titum, pitum. Tam jakiś zjeżdża. Kto ci pozwolił tu do mnie dojeżdżać? Ale to jest tak wredne po prostu, nie? Chcesz sobie posnajpić? Nie. Nie można, nie możesz. Rywaliście w ogóle. A ja muszę się męczyć z tymi apteczkami pojedynczymi. Jak cieciuch jakiś. No nie, no super po prostu, że trafią to. Ja, co za w ogóle gówniana snajperka? No, celujesz w jedno miejsce z niej. A ona se strzela gdzieś obok. No i kurna. Tak zrąbcie się tam, ja nie mogę. O Jezus Maria. Nie, to jest normalnie niemożliwe. Ja nie mogę, jest spierdzielam. Ale może jakaś pomoc od zielonków? Nie trafiłem, kurna, tak gówniana snajpera. Znaczy ja mam cela słabego. Ale dlaczego ta gra mi tak zabrania mieć ładnie, fajnie? Ta gra mi nie pozwala mieć zabawy. Bo cały czas mi każe być w jakimś gównianym miejscu, z którego się zrobić nic nie da. To sobie wezmę i do widzenia. Kurde, goni mnie jakaś franza. No skąd się tu nagle wzięło dwóch chłopa? Może to się gdzieś skitrom? Może stąd będzie się pojawiać ludzie? Coś tam się rozwalają. Jest apteczka. Ale ona jest taka, że spierdzielaj, nie? No nie, no i jedzie prosto na mnie. On mnie kocha chyba. No co za typ? Ale tu jestem w ogóle skitrony, ja cię kręcę. Ja pierd, co mi się dzieje z tym autem? No halo. Kurde, no halo, spacja. Ale bez sens, zjeżdżam se. To jest na jakieś, to jest masło, a nie ziemia. Albo mydło. Mydełko fa. Kurde, do dupy to... Ajajajajaj. Złe miejsce do farmienia chyba. Retę narąbało ich z tą misją. A przecież im dłużej ona trwa, tym większa szansa, że się skraszuje gra cała. Potrójna apteczka się w ogóle odnowiła. Wow. Ja pierdzielę. Ech, i po to ja kurna kampie. Żeby oni tutaj się nie pojawiali, kurna, przed nosem, kurna, moim. Ale nie, no pewnie, pojawią się od razu i mnie zniszczą wszyscy. Tak o, nie, jak daleko jestem, to się nie pojawia, jak już blisko, to cała chmara, wszyscy na mnie. Teraz od Filipa to najlepsze, co może być spotkać cię w życiu. No men, nie, 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 nie. Gdyby ta misja normalniej wyglądała. Ale nie, musi być zrąbana. A gdzie wy wracacie, kurna? Atakować tych wrogów. Reda, ale jaja. Rety, to tak ciężko wymierzyć, że to jest niesamowite po prostu, nie? No, ciężcy są. Ciężcy jak 2-kilogramowy stos pierza. Jeszcze 80. Prawie połowa. Rety, i on ogarnia, że już do niego strzelam i elo. Ale ta snajperka to jest kurna, dobra nawet. Więc nawet można kampić, no zieloni są z przodu. Więc mnie tam bronią trochę. Ale teraz stoję tylko i napierdzielam. W ogóle zastanawiam się, czy w ogóle nie przyspieszyć tak masakrycznie tej misji, tego odcinka. Bo to jest totalnie takie kampienie wrogów, takie bez przerwy. I tak przez cały czas, bez sensu chyba. No halo! Głupie dynie! No i co teraz, nie? Już się zaczynają dynie pojawiać. Już nie ma tych sprytnych apteczkowych. Jezu. Ale tych, gdzie oni tam są? Zabawali mnie to, że tam są. Ważne, że przeciwnicy się pojawiają. W końcu. Ja pierdziule. Idbym, cyk cyk. To niech się męczą. Na początku nas atakowali kosmity. Teraz nas atakują dyńki. Powinno być na odwrót. Pancerz pełny przy dyniach, a potem żeby odrobić pancerz to kosmity. Jak ci zabiją ci zielonych, to uciekaj, aż do czasu się zrespi, nie walcz sam. Nie zamierzam nigdy sam walczyć. A teraz to nawet nie wiem co się dzieje. Ja się zaraz zmasłuję. O Jezus, ale masło. No kurde pieczone. Jak zrobić progres w tej misji, nie ryzykując życiem, nie? Tajemnica wszechświata. To jest najdłuższa misja na świecie po prostu, nie? I teraz mnie zostawiają z milionem przeciwników. Tak nagle z dupy się pojawili. No kurna! Dlaczego? Za jakie grzechy do cholery? Nagle jest milion wrogów, tak o. I wszyscy lecą na mnie. Ja nie mogę, to jest jakiś kpina. Idę po pancerz, kurna. Ja się walczyć sam. No, nie chciałem walczyć sam. Tam byli przyjaciele. To chciałem im z daleka pomóc. I nagle ich załatwili i nagle po mnie. 65 pancerza, szybko. Pakiet. Pycha. Ja nie mogę, nie. No, nie chciałem walczyć sam. To jest tak po prostu bez sensu niemożliwe, że ja nie mogę, nie? Nie, nie, no nie, po prostu nie, nie zgadzam się na to wszystko, ja nie mogę, no. Ja się to po prostu tak nie zgadzam na to, ja pierdzielę.
No ja nie mogę, oni wszyscy na mnie, Edek, ja nie mogę, nie wierzę w to, kurna, nie. Nie, no ja nie mogę, nie wierzę w to, no. Czemu nagle na mnie? To jest jakieś, to jest taka kpina, że ja nie mogę, no. Nie, pierdziele, zwiedzą całą mapę, szukam apteczek, nie? Aha. I mam to wszystko gdzieś. Za chwilę to być uciekało do oporu. Szukam apteczek i ciul, nie? Na całej lutańkiej mapie. Może gdzieś się pojawią. Tak nagle. Ha. Pionowa ściana? Ha, ha. Ciekawe co ile, ale w ogóle co ile się odnawia ten pakiecik. Podnoszący całe zdrowie w sumie. Myślałem, że będzie łatwo, nie? Jak już będą pojedyncze przychodzić mniejsi wrogowie, ale kurna... O, to mój. Nie, nie mój, kurna. Właśnie nie przychodzą pojedynczy, kurna, wrogowie. Przychodzi ich w cholerę więcej. Podwójne apteczki! Biorę ci ze skrzydełkami. Dają podwójne apteczki. Ale jaja. Ale zajebiście. I pełne zdrowie, elegancko. No, jakbym jeszcze widział wroga. 31 jeszcze, 30 wrogów jeszcze. To nie jest tak bardzo dużo. He, ale wolę nie kombinować za bardzo, nie? Ja mam tu bezpieczną przestrzeń. Bo dostaję i tak domowe apteczki z nich, więc to elegancko. Ale poryta ta misja jest. Znowu full moi są. Podwójna pomoc, świątecznej pomocy. W tej grze jest raczej limit wrogów. Jechało za tą 5-6 i tyle, ale bez problemu z nitro by się uciekło. Nitro użyłem i się skończyło i byłem już tak samo szybki jak oni. Albo tak wolni. Czemu ta snajperka ma taki gówniany zasięg? Fantastic. Ile jeszcze tych wrogów mi zostało? Ja nie mogę. Tak dużo? Że nie wiem. Nie mogę rozgryźć kiedy strzelać. Jeszcze tylko 21 samochodzików. Ja pierdziele. Ale w ogóle patologia jakaś. Czemu oni nie trafiają nic w tego wroga? Czemu ja muszę zająć się wszystkim praktycznie? Pierwsze twoje odpalenie Fortnite będzie. O rety, to może ja też pobiorę Edek Fortnite. I będziemy grać w drwotnie z Drexonem sobie. Co ty na to? Jak, Edek jak na lato. Ja do Edka co on na to, a Edek do mnie jak na lato. Rety, godzina 40 i cały czas ta jedna misja, nie? To jest najdłuższa misja, jaka była do tej pory. Ale nie najtrudniejsza, tak naprawdę. Poprzednia była trudniejsza misja. To jest po prostu o wiele dłuższa. Ciekawe, czy jak już załatwię wszystkich, to czy będzie jeszcze coś w tej grze. Znaczy w tej cutscence. Tej, nie cutscence. Tej, misji. Rany. A, sorry, ja jeszcze grałem trochę w ten. Player Uno Battlegrounds. Bo chciałem skórkę do Dead by Daylight. I musiałem tam wygrać z butami czy coś. I pobrałem i Drexon bardzo się ucieszył, że zagram z nim. A ja od razu usunąłem tego PUBG'a, jak tylko skina dostałem. No niestety. Jeszcze tylko szóstka. Jeszcze tylko pięciu. Jeszcze tylko pięciu. Mam nadzieję, że na końcu nie będzie jakiegoś postranego bossa. I se przegram na nim, bo normalnie się zarumbię chyba. Jedzie. Jedzie. Jedzie Majna, jedziesz. Do gazu, gazu! Został ostatni chłop. Jedę sobie po pancerz. Ostatni przeciwnik. Finałowy. Załatwieni wszyscy. Jadę do bazy z powrotem. Na eleganta. O Jezu, to nie koniec? Czemu tu jest jeszcze jakiś chłop? Nagle się pojawił. Dynka? Czy wód? Minus jeden. Wód. Ja się nie zgadzam na jakiś minus. Wód. W pożądalu. No nie w pożądalu. Gdzie koniec misji? No wód? Co to ma być? Czemu ja jakieś na minusie? Ej, jak skończyć tą misję? Edek, jak przejść tą misję? Co ja mam tu jeszcze zrobić? Dobrze, zrobię zaraz minus 5 wrogów. Zagramy ogrę przeszedł i nie miał dużo sprytu. No... No halo? Co ja mam zrobić, panie? Czy to jest koniec misji, czy się znowu coś zbugowało cutscenkowo? Nie. Nie wierzę, nie?
Do platformy muszę podjechać. Aha. Kurna, no chyba jaja, nie? No chyba po prostu posrało na maksa tą grę. Platformy takiej tam na górze? Dobrze, no to tam podjadę. Jak mi gra pozwoli. Bo jest trochę dziwna. Trochę dziwnie się zachowuje ta gra powoli. I to mi się bardzo, bardzo nie podoba. Ja zaraz odpalę ci ten Gina, jak się wkurzę. Platforma, gdzie jest platforma? Samochodowa. Tu jest platforma, ta? I o, są kolejni wrogowie, jalo. I będzie na minusie kolejny, nie? Minus 7. WTF. WTF. Znaczy na pewno muszę rozwalić wszystkich wrogów, nie? Ale... no nie wiem. Ja już tego nie ogarniam, nie? No, minus 9, nie? No, WTF. Minus 10. No, no co tu się dzieje? Ja nie mogę, nie? Nie wierzę, że w takim miejscu zbugowana gra. Typ zagramy, zrobię za niej... Jest 7 typ na zagramy, zrobię za niej, się kasynka zrobiła. No, okej, dobra. Może to ważne. O! Jest kasynka, ty! Jest kasynka, jest kasynka! Może nie trzeba będzie cheatować? Ale naprawdę, no tak się zestresowałem, że dupa totalna będzie. Ale okej, okay, jest jakiś progres. Jest po godzinie 48 minut, jest progres jakiś. Jest potężny czołg. A może to Metal Gear? Ale kozak. Mummy, can I ride? No nie. Lucy, can it move? There are more buttons and controls here than I have ever seen before. I really don't know how to maneuver this thing yet. The turret seems to be working though. Just tell me when you're ready and we're off. Any minute now. Jeszcze chwila. Misja wykonana. Jest! Rety, trzeci po prostu run killer. Koniec. Wód? Dobra, zapisuję sobie. A koniec wcale nie musi być końcem, ale to nie wiadomo. Na razie tutaj zrobię zapis. I zapiszę. I dziękuję za oglądanie, bo sądzę, że z tego wyjdzie super długi odcinek. Albo skrócę go mocno. Ale i tak pewnie będzie dość długi, to lepiej skrócić już teraz. Dziękuję za oglądanie, zawsze na kolejne filmy, streamy i na razie.